Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy wyświetlić imię naszego użytkownika. Na początku oczywiście musimy zrobić rejestrację, więc robimy layout, wybieramy sobie kolumn, dodamy sobie tutaj grupę, którą też ustawimy kolumn, ustawimy ją na środku naszej strony, więc wybierzmy sobie środek, szerokość tego niech będzie 600 pikseli, wysokość od 0 do nieskończoności, nam się ładnie dopasuje, marginesy 50, 50, 50. Następnie jeszcze przestrzenie pomiędzy elementami, na przykład 10 i potrzebujemy takie elementy jak input, którego wpiszemy sobie maila, hasło oraz imię naszego użytkownika, więc przesuwam input do naszej grupy, którą przed chwilą przygotowaliśmy. Na początku potrzebujemy, co potrzebujemy? E-mail. Weźmiemy mail od naszego użytkownika typu e-mail, ok, nie może być puste. I pełna szerokość tego elementu ustawmy na środku od 0 do nieskończoności, a wysokość 50 od 0 do nieskończoności. Więc mamy maila, duplikuję Ctrl D, zmieniamy na password, czyli hasło, password, weźmiemy sobie hasło od naszego użytkownika i jeszcze raz Ctrl D i pierwszy element ustawimy sobie jako jeszcze first name, czyli weźmiemy od naszego użytkownika imię. To jest po prostu zwykły tekst. I to ustawię jako pierwszy element, czyli na początku ktoś pisze imię, później e-mail, później hasło. I na samym dole oczywiście przycisk register, register. Ustawimy go znowu na środku naszej kolumny i ustawimy szerokość tego elementu od 0 do nieskończoności. I żeby nam się ładnie wypełniał fit with to content, wysokość też 50 pikseli. Więc mamy sobie nasz formularz rejestracji. Jak klikniemy w przycisk register, co robimy? Rejestrujemy naszego użytkownika, czyli robimy sign the user up. W e-mail wpisujemy e-mail, w hasło wpisujemy hasło, no i potrzebujemy jeszcze wypełnić sobie inne pole, czyli first name. Nie mamy takiego pola jeszcze, więc dodajemy sobie first name do naszej tablicy z użytkownikami, do naszej tabeli, to jest typu tekst i w first name wpiszemy to, co mamy w input, first name value. OK, czy potrzebujemy na przykład wysłać potwierdzenie maila. Możemy sobie tutaj zaznaczyć, ja nie potrzebuję. Po tym wszystkim pójdziemy do strony go to page, ze stroną profilową naszego użytkownika. Nie mamy takiej strony, więc zrobię sobie stronę profile. Zrobiłem stronę profile i idziemy do tej właśnie strony. Nie przekazujemy tam żadnych danych. I jak pójdziemy do strony profile, to możemy wyświetlić tutaj zwykły tekst i wyświetlić current user first name. Zróbmy testy naszej aplikacji i zobaczmy, jak to wszystko działa. Więc na początku pójdziemy na stronę index, stronę główną, rejestrujemy kogoś, Karol, e-mail karol@bocian.pl, jakieś hasło, klikamy register, idziemy do strony profilowej, jesteśmy zalogowani, bo tutaj wyświetla nam się informacja Karol, czyli nasze imię. Mogę jeszcze zduplikować ten tekst, wyświetlić niżej i pokazać, że tak naprawdę jestem zalogowany. Więc wziąłem logged in i tu jest napisane, jest tak, jestem zalogowany i moje imię to Karol. Więc tym prostym sposobem jesteśmy w stanie wyświetlić imię naszego użytkownika. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!